Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Legion Warszawa. Dzisiaj czeka nas dwa mecze w Lidze Mistrzów, no i mecz ligowy, który wam pokażę. Są to trzy mecze, ważne mecze, ale odcinek mam nadzieję, że będzie wam się podobał. No i za pierwszy mecz z Juventus Turyn na wyjeździe w Włoszech. Jest to ciężkie spotkanie, ale to już pierwsza akcja. Radowicz zobaczył tam wychodzącego Waldemara Sobotę. Sobota wrzucił do Libickiego, ale przebijają tą piłkę zawodnicy Juventusu i jest tylko rzut rożny z tej akcji. No i Mirosław Radowicz wykona sobie ten fragment gry. Uwaga, wrzutka. Jędrzejczyk nie zrobił tej piłki. Jeszcze Efir tej rzeczy przyjął. Gdyby od razu uderzył z pierwszej piłki, to może byłby gol. Isla wychodzi na dobrą pozycję i Benamo z broni. Kolejna akcja, tym razem drużyny z Łazienkowskiej. Jest tam Efir, uderzenie. Gialidzi Buffon. Tak, Gialidzi, jakoś tak się, jakiś tak miał na imię. Ale między tym Buffon broni. I Michał Żyro teraz wykona ten cały fragment gry. Znalazł tam Jędrzejczyka, Jędrzejczyk, no i znowu Buffon, świetna interwencja włoskiego bramkarza. Sobota do Radowicza, ładnie Sobota przełożył sobie obrońcę Juventusu, no i obok bramki było bardzo, bardzo groźnie. Marquisio dobrze sobie te przyłożył, wystawił tam Vidalowi, ale Vidal skiksował i nie ma bramki. Oyama do Efira, ja tu chciałem zagrać do wychodzącego tam Rybickiego, nie wiem dlaczego FIFA włączyła mi, że mam podać do zawodnika, który był przede mną. Nie wiem dlaczego, FIFA zrobiła mi tu bardzo, bardzo duży psikus. Władimir Waliszewski niezadowolony ze swojej pozycji w drużynie, cały czas grałeś lat, to może teraz troszkę odpoczniesz. Teraz jakoś szybkość innych zawodników by się mi tu bardziej przydała, czyli Efira, czyli Rybickiego, czyli Kucharczyka. Mecz z Zagłębiem Lubin, Zagłębie Lubin na pozycji chyba było 8, nie dokładnie spojrzałem. Małe rotacje w składzie, żeby każdy zawodnik był w miarę wypoczęty i każdy zawodnik miał szansę. Waliszewski, że się rzucał, to zagra. Saganowski już ma 59 overall, no tak w szlatka lecą i nie będziemy ciągle wysokiego overalla. Skład dopracowany. Później postawię jeszcze na chyba Skabę na bramce, nie jestem dokładnie pewien. Ale Wojtek Skaba właśnie już 65 overall, leci mu w górę, więc jest dobrze. Na 7 pozycji z Zagłębia Lubin. W składzie Pawłowski, Papadopoulos. No i jest 1-0 po bramce Mirosława Radowicza, który został czerwoną kartkę, więc taki mecz jego w średnim wykonaniu, jako że no, czerwona kartka nie jest zbyt dobrym sygnałem, musiał to być jakiś prawdopodobnie ostry faul, były to dwie żółte kartki, więc mogłoby to naprawdę jakieś głupie przewinienie. Dopracowanie składu, Efir z Waliszewski na szpicy, Łukasik na ofensywnym pomocniku, ale jednak postanowiłem, że jednak to lepiej dopracować, bo Łukasik jest, powiem, defensywnym pomocnikiem, tak samo jak Furman, tylko że ja Furman bardziej te zapędy ofensywne, dlatego ja jego wolę stawiać na tej ofensywnej pozycji i chyba tak zostanie, że Łukasik będzie na dziesiątce, no ale mecz z Piast Gliwice, który zaskoczył nas w zeszłym sezonie. Ale teraz jak się ułoży ten mecz, Legia Piast 4-0, dwie bramki Efira, Oyama, no i jeszcze Sobota dołożył swoją cegiełkę do tego wyniku. I mecz ze Śląskiem Wrocław, który wam pokażę, więc wydaje mi się, że to może być też ciekawe spotkanie. Śląsk, który rywalizuje z nami o mistrzostwo, ale niestety nie idziemy ten sezon, jest na 11 miejscu. Lech jest drugi, Polonia Warszawa była na trzecim miejscu. Mirosław Radowicz, Waliszewski, Michał Kucharczyk, nie jednak, Mariusz Rybicki, przepraszam bardzo. No i Dominik Furman na defensywnym pomocniku, Wawrzyniak, Jodłowiec, Iñaki Jazdić jednak tutaj. No i Ibica, myślałem, że Ibica w Dorliaka postawić na obronie, ale jednak Kuba Rzeźniczak dobrze się sprawuje na stoperze, więc postanowiłem, że postawię na niego. Mam 3 dni do meczu z Olympique Lyon, gramy co 3 dni. Więc trzeba być gotowy i forma musi być cały czas wysoka. Mecz ze Śląskiem, pierwsza sytuacja, Rybicki zagrywa do Radowicza, Radowicz. No i broni bramkarz. Było naprawdę bardzo, bardzo niebezpiecznie. Tutaj Mila dostał tą piłkę, jeszcze Patejuk obok bramki spodobał. Dobra rzutka Patejuka do Mili. No i Benamo nie dał się zaskoczyć tym razem. Rybicki do Żyro. No i właśnie, gdyby tu był Kostecki, to prawdopodobnie by doszedł do bramki. Ale niestety Kelemen przyjmuje piłkę. Jest Dias, uderzenie, poprzeczka. Najlepsza sytuacja Śląska-Wrocław. Tutaj jeszcze Lado odwali chwili. Henry Koyama zagra do Kucharczyka, zagrywa do Kucharczyka, który świetnie świeżo wszedł na boisko i było naprawdę bardzo blisko do zdobycia gola. Sobota świetnie wypatrzył tutaj Oyama, jest 90 minuta. Może uda nam się strzelić tą bramkę. Oyama! No i broni Kelemen. No i jest 0-0 we Wrocławiu, więc jest to rezultat no w miarę dobry ze Śląskiem, ale liczyłem tutaj na zwycięstwo, bo było parę nowych sytuacji i zarówno dla jednej drużyny, jak i dla drugiej. Kosecki, Łukasik, gol, Oyama tym razem na dziesiątce. Postanowiłem, że na tym mecz z Olympique Lyon ofensywa musi być naprawdę dobra. Jędrzejczyk na prawej obronie, jednak Rzeźniczak też jest szybszy. No i mecz z Olympique Lyon u siebie w Warszawie, więc można pokusić się o dobry rezultat. No i jedziemy. Pierwsza akcja, Gezdal dostał długą piłkę, ale Benamo spokojnie ją przyjmuje. Za wolny był zawodnik Olympique Lyon. Gonzalez dobrze przeszedł pole karne. Odegrał do Lopeza i Lopez zły strzał. Kolejna druga piłka do Gezala, ten wykłada do Lopeza, Lopez chciał uderzyć, dobry wsi zawodnika Legii. No i odchodząca piłka, nie miał przy tym żadnych problemów
Amos ma dopiero, nawet do niego piłka nie doszła. Hoj, dobrze, że wypuścił tą piłkę. Jest tam w środku Oyama. Oyama uderza, broni bramkarz. Dojdzie do tej piłki jeszcze Kosecki. Uderzenie techniczne obok bramki. Jest jeden Kucharczyk, zagranie do Efira. No i Efir źle sobie przyjął tą piłkę. No i patrzcie na ten strzał. Gürküf zdobywa bramkę na 1-0 i tak się kończy ten mecz, niestety 1-0. W Warszawie z Olimpikiem Lidą przekreśla nasze wszystkie szanse na jakieś dobre miejsce w Lidze Mistrzów. No trzeba zawalczyć jeszcze z Bayernem Monachium, ale mam nadzieję, że chociażby ten mecz pójdzie nam bardzo dobrze. Dopracowanie składu, teraz czeka nas mecz i później w następnym odcinku zobaczycie mecz z Lechem Poznań. Dopracowanie defensywy, czyli z Bozień. To i będzie prawdopodobnie Ibiza w Dorli, jak tak, który przychodził do Legii jako właśnie stoper, jego defensywny pomocnik, tak mieszanie. Na początku grał jako stoper, gdyż tam wiele kontuzji było. Dopracowanie składu na kolejny mecz, musiałem tutaj postawić na duże rotacje, Dominik Furman na dziesiątce. No i mecz z Lechem Poznań w przyszłym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się, cześć.